Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamal, a to jest 13, o ile się nie mylę, odcinek z naszej serii Zagrajmy w Assassin's Creed Unity. No i cóż, moi drodzy, lecimy sobie oczywiście z kolejnym wspomnieniem fabularnym, sekwencja piąta, wspomnienie trzecie, prorok. Okej, zobaczmy, o co tu będzie chodzić. Wielki mistrz paryskiego obrządku, przepraszam, ja ostatnio nie umiem czytać. Chrétien Lefrenier zbiera swoje oddziały przy Le Cimetière... Cmentarzu niewinnych, tak to można przetłumaczyć. Zabij go i udaremnij atak. Okej. Okay. Widzę, że dostaniemy za to dopasowany surdut Arno. No dobra, to rozpocznijmy sobie misję. You'll be reinforced before the master arrives. We'll post snipers on the roofs. The instructions are all here. Get to it. I think we should go with them. The Master's elite bodyguards? I think they can handle it. Suppose you're right. I'd better find myself a place to wait before the rest of them arrive. No dobrze, i co my tu mamy? Zbadaj obszar, stwórz sobie okazję, zgłoś Lefreniera. Mamy 25 miejsc ukrycia, 42 strażników aż i 4 dzwony alarmowe, w tym jakaś ta elitarna gwardia. No dobrze, poczekaj w stogu siana. Okej. Okay. Nowy cel, okazja do wsparcia. No dobra, moment. My faktycznie na sam początek skitrajmy się do tego siana. A gdzie to siano? A tam, dobra. Tylko momencik, niekoniecznie tak bym chciał to zrobić. Zeskoczmy sobie tu. Dobra. Aha, i teraz mogę... A, poczekajcie, bo ja mogę teraz zaczekać i mogę też teraz wykonać tę okazję do wsparcia i infiltracji, tak? Ja dobrze to rozumiem? Osiedl. Nie, nic nie... Cholera jasna, dobra, wiecie co? Ja może chyba faktycznie zaczekam i zobaczymy, co tu się wydarzy. Bo mogę teraz zaczekać na cel, ale nie wiem, czy robić teraz tę okazję, czy to trzeba zrobić później? Dobre pytanie, co będzie lepszym rozwiązaniem. Dobra, niech tamten gość już się ode mnie odpicuje. Mam nadzieję, że zaraz mu tam przejdzie. Dobra, zaczekajmy, zobaczymy, co się wydarzy. Bo nie wiem, czy ja powinienem właśnie te wykrzykniki wykonać wcześniej. Najwyżej zrobię, trudno. Najwyżej będzie trochę trudniej. Gość mi trochę Almualima przypomina swoją drogą. Truth is in peril, my brothers. She is beset on all quarters. Jacobins lay her on the rack, cruelly breaking her to their populist agenda. No dobrze, i co teraz? Aha, i widzę, że w tym momencie tych wykrzykników już nie mamy, niestety. Czyli będzie trzeba to zrobić w ten sposób. No dobra. Okej, sabotujmy szybko ten dzwon. No dobra, i teraz pytanie, co dalej? Na pewno tam nie będziemy... Aj, ten farfocel może mnie wykryć niestety. Czy ja mogę jakoś przejść rozsądnie tędy? Teoretycznie tak. Zastanawiam się, czy ja mogę zdjąć Lafreniera widmowym ostrzem. Nie wiem, czy to jest możliwe. Kurczę, spróbowałbym, ale trochę się cykam, wam powiem. No niestety, chyba to nie wyjdzie. Ale jest, jest ogłuszony, szybko! Okej, okay, dobra. Trochę nie do końca profesjonalnie, ale siadło. Then rise, my brother. And be welcome. You don't trust the man, do you? Mirabeau is a good man, an honest man. Mirabeau is a self-aggrandizing drunk. Do not forget who is Grand Master here, Lefreniere. Take this to Grand Master de la Serre immediately. Deliver it to him in person. Yes, Master. Master, we have a problem. Christophe has been feeding information to our enemies. We must assume this location is compromised. We'll have to move up our timetable. Gather the men. We strike Clotel de Beauvais tonight.
A czyli widzicie, ten gościu Lafreniere próbował zapobiec zabójstwu... zabójstwo? Tak, dobrze to odmieniłem. Zabójstwo de la Sera. Okej. Dobrze, poczekajcie. Musimy teraz stąd jak najszybciej spierdzielać. Tylko pytanie do miasta, którędy. Tędy będzie chyba najlepiej. Ja się może wyleczę. Dobra, nie. Chciałem ich ukrytymi ostrzami, ale już mniejsza z tym. Wow. Au. Shit. Jest źle. Jest bardzo źle. Kurde, mogłem te wykrzykniki wcześniej zrobić, ale myślałem, że one będą później też dostępne. Dawaj, lecz się, Ardo, szybciej. Dobra, spadajmy jak najszybciej. Ale powiem wam, że bardzo mi się podoba tu taki w Unity powrót do korzeni. Chodzi mi o to, że... No, udało nam się, dobra, elegancko. I chyba sekwencja piąta zakończona. Albo i nie, zaraz zobaczymy. Dostaliśmy ten dopasowany surdut. No i pytanie, co dalej? Oho, coś się dzieje. Initiate, Bishop here. You're in good shape so far. I'd like to give you a little boost. We've made a major breakthrough on our side. Through deep data analysis, we've discovered that the sage we're looking for was a Templar Grandmaster, the same man Arno was hunting. It doesn't get much better than that. There, everything's been updated. Use them wisely. We'll be in touch. No i dobra, i widzę, że mamy nowe umiejętności odblokowane. To mi się podoba. Tak, możemy pójść w zdrowie, ale ja pamiętam, że chciałem sobie zainwestować właśnie w otwieranie dwóch, znaczy zamków na drugim poziomie, więc sobie to weźmiemy. Ale widzę, że chyba jeszcze mogę zainwestować, chociaż czekajcie, co tu mamy? Podwójne zabójstwo z powietrza, to by też było dobre. Bo to niekoniecznie, ale zdrowie też by się przydało. Dobra, może pójdziemy sobie na razie w to zdrowie, żeby pojedynki były trochę łatwiejsze. I zobaczmy, co tu się będzie działo dalej, no bo skończyliśmy sekwencję piątą. Aha, i po prostu nas wywaliło normalnie do sekwencji szóstej od razu. Okej, no dobra. No ale moi drodzy, no misję fabularną sobie już zrobiliśmy, więc w tym odcinku... Chciałem powiedzieć, w tym odcinku to by było na tyle. Odcinki 7-minutowe z let's playowe to by było to. To by było dobre. Okej, co my możemy właściwie porobić? Tu mamy przestępców do zabicia. Oj, podwójne zabójstwo z powietrza w tym momencie by mi się przydało. Ta skrzynia jest pełna. No ja wiem, że jest pełna. Arno, ty ich zabijesz czy nie? Czekaj, tego muszę ubić. Jeszcze tamtego gamonia szybko. Dobra, 9 z 15. Oho, dobra, czekajcie, pozbędziemy się jeszcze tych dwóch gamoni. I widzę, że mamy już 4 diamenciki poziomu postaci, więc spoko. Ja zaraz jeszcze na pewno sobie zajrzę do wyposażenia naszego, bo... No właśnie, ile mamy pieniędzy w tym momencie? Wyświetli mi się to? Nie, chyba nie w tym momencie. Dobra, otwórzmy sobie tą skrzynię na początek. Ale w sumie to zabójstwo Lafreniera poszło dosyć prosto, muszę przyznać. Myślałem, że będzie to trudniejsze, a nie, pieniędzy mam trochę mało. No z tego co pamiętam, potrzebujemy minimum 25 tysięcy luwrów, żeby sobie kupić jakiś tam lepszy ekwipunek jakikolwiek. A niestety tyle nie mam. Ewentualnie ten dopasowany surdut możemy sobie zobaczyć. Korpus, tylko które to jest teraz? Czekajcie, dopasowany surdut Arno. Które to jest? Nie wiem, tak szukam i coś tego zbytnio nie widzę. Surdut burżuja. O jest, to jest to. No ale to takie mech trochę, muszę przyznać. W sensie mam lepsze zdecydowanie. No dobra. To w takim razie mniejsza z tym. No dobrze, a co my możemy porobić w tym momencie? Jakieś zadanka? O, tu mamy śledztwo. Rozwikłaś zagadkę worka pełnego kości. Lecimy. Te śledztwa naprawdę uwielbiam w tej grze, więc polecimy sobie. Czemu by nie? A jeszcze przypomniało mi się, że pisaliście mi w komentarzach o tej zagadce Nostradamusa odpowiedź, że tam był chyba zegar, mam nadzieję, że ja dobrze pamiętam. Okej, dzięki za podpowiedź, ale myślę, że na razie te zagadki i tak zostawimy, bo... no bo tak. bo jestem za głupi na te zagadki, po prostu. Jakby tam jakiś obszar chociaż był zaznaczony, gdzie czego konkretnie szukać, to spoko, ale... Tak, to jest trochę zbyt... zbyt obszarowe są te misje. Po prostu wiecie, te zagadki zabierają mi za dużo czasu, a w tym czasie, kiedy na przykład jak minie nad zagadką, to moglibyśmy zrobić ciekawsze rzeczy najzwyczajniej w świecie. No dobrze, zobaczmy ten worek pełen kości.
W worku jest kilka kości, w tym ludzka czaszka ze złotym zębem. A to jest akurat dosyć charakterystyczne. Dobra, pogadajmy z tym gościem. Dobra, dzięki wielkie stary. Tak, na pewno go oskarżymy już w tym momencie. A tu mamy, widzę, jeszcze jednego farfoca, także pogadajmy sobie z nim. What, a gold tooth? Not many folks with gold teeth. There's a barman right close by, at the Limping Dog Tavern. I'd hate to think he's been killed. Aha, czyli nie wiadomo jeszcze do końca, kto to jest. Kto właściwie tutaj umarł. Ale no ten złoty ząb jest właśnie mega charakterystyczny, ale na pewno nie popełniono tego morderstwa dla pieniędzy, bo gdyby tak było, no to tego złotego zęba to już by dawno tu nie było. Więc tutaj to ewidentnie nie taki był motyw. Albo może morderca chciał pokazać, że tak, wy tutaj takim blichtrem jesteście przepełnieni, jakie złote zęby sobie dajecie do mordy. I że to ble, może tak być. Dobra, dzień dobry. Z kim ja tu mogę porozmawiać? Tu widzę, że mamy tylko jeden trop. A, i ty jesteś tym gościem z tawerny, o którym przed chwilą chyba słyszeliśmy, tak? Czy nie? Gold tooth? Yeah, this front one right here. I'm damn proud of it. Real tooth got knocked out in a bar fight. No dobra, czyli on ma złoty ząb, tak? Ale on, no on żyje, tak? W sensie z tym gościem jest wszystko w porządku. No dobra, to udajmy się w takim razie na kolejne miejsce. A kolejne miejsca będzie trzeba znaleźć. Mamy tylko jedno podejrzane miejsce, 2 na 6 dopiero odwiedziłem. Tam to będzie trzecie, to jeszcze połowa nam zostanie. Będzie trzeba jakoś... Oho, kolejni przestępcy. Słuchajcie, Gamonie, zostawcie go. No i dobra, dzięki, oho. No chodźcie tu. Nie, nie, no jak on tak szybko do mnie strzelił? Ty nawet nie wymierzyłeś tego pistoletu. Co ty? Kurde, walnął mnie jak Wokulski temu. Jak miał ten gościu, z którym się Wokulski pojedynkował na końcu lalki? Nie, no nie pamiętam. Znaczy na końcu, no tak prawie na końcu. Kurde, zapomniałem nazwiska tego gościa. Dobra, mniejsza z tym. Ej, ej, co? No, nie, no... Co jest, ej, halo? Ja pierniczę, nie no, biegłem przypadkowo w strażnika. Będę mieć teraz dymy nie z tej ziemi. Dajcie mi panowie spokój. No i ten jeden gamoń będzie mnie gonić, no serio. Dobra, chodź tu gościu. Nie mam siły do ciebie. Wow, 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 czekajcie, bo on widzę... Wow, ty stary. Oż ty, kurde. On ma... Serio? Już myślałem, że się zaciął na wieczność. Ale na szczęście nie. Gościu ma problem z unikami ewidencję, nie? Dobra, wyleczę się może szybko. W ogóle lekarstwa nam się kończą, niedobrze. Ale muszę przyznać, że przydałaby nam się trochę lepsza broń. Bo z tymi gościami na poziomie 5 diamentów nie dajemy już do końca rady. Znaczy nie dajemy rady, no bardziej nie zabijam ich tak szybko, jakbym chciał. Więc przydałoby się zainwestować tu w jakiś lepszy miecz. No wydaje mi się, że miecz jest najważniejszy w tej grze, żeby mieć dobry oręż, bo zbroja to tam wiecie. Jakieś tam bonusy minimalne daje, ale bez przesady. Dobrze. Zbroja nie powiększa przede wszystkim HP, więc aż tak w to inwestować chyba się nie opłaca. A, to rozumiem, że... No tak, bo oni jeszcze nie wiedzą. Ale czekajcie, bo ja muszę chyba wejść na górę. Nie, ludzie nie mają w tych budynkach schodów normalnych. Ja nie wiem, jak oni wchodzą przez okno do domu, czy co. Arno, możesz mi... Arno? Arno, dzięki. No dobrze, witam serdecznie. Dom Belli, pogadajmy. Ale wiecie co, to jest w sumie dziwne. Myślicie, że no, wyszedł na zakupy 3 dni temu, tak? No i co, po 3 dniach już gościowi zeszła cała skóra z czaszki? I on już po prostu był kościotrupem? To jest coś nie tak. Co mam zrobić? Nie mogę spać. Nie mogę jeść. My father has disappeared. He's easily recognized. Tall, has a gold front tooth. He can be rather strict, but he has my best interests at heart. No mi coś tu ewidentnie nie pasuje. No po 3 dniach ciało tak nie wygląda. No nie ma opcji takiej. Poczekajcie, bo mamy 2 tropy dopiero. I tak się rozglądam, co ja tu jeszcze ewentualnie mogę wcisnąć. Ale za bardzo niestety nie widzę żadnej interakcji. Tak, dostępna jest aktualizacja gry Uno. Bardzo mnie to w tym momencie interesuje.
Nie wiem, czy to się nagrywa w sumie programem, czy wy widzicie te komunikaty z Ubisoftu? Znaczy z Uplaya? Znaczy z Ubisoft Connect w sumie? Ewentualnie te tropy mogą być, nie wiem, wyżej? Może piętro wyżej właśnie. Zobaczmy. Ale czemu ci ludzie schodów nie mają bez kitu? A nie, tu są chyba schody, tylko one są zasuwane. Może tak być. I'm the girl's grandmother, bless her heart. I'm too frail to run errands, so her father would do them. I'd given him a list and sent him out to buy some things. I don't remember everything that was on that list, but I did want some things from the merchant right down the street on Rue des Lombards. No dobrze, ale jeszcze jeden trop musimy tu znaleźć. I tu mamy jakąś kartkę? Czy co to jest? Dobra, list od Jamie'ego do Belli. No dobrze. Niech tylko znikną te powiadomienia. Wiesz, jak bardzo cię kocham. Wzdycham do ciebie cały czas. Zawsze będę twój, bez względu na przeszkody. Adres zwrotny. Jamie MacArthur, Rubertin... 3. Okej, dobra. No dobrze, więc mamy jakieś kolejne lokalizacje. Mamy jakieś tam dalsze tropy. Dobra, babka, z tobą już gadałem. Nie chcę cię oskarżać. Dobrze, teraz poczekajcie, gdzie są konkretnie właśnie te lokalizacje, które my musimy odwiedzić? Dobra, tu mamy, okej, ten sklep, tam mamy teraz jeszcze ten adres, no i pewnie jeszcze jakieś jedno miejsce zostanie. Dobra, a ty jesteś upity, czy po prostu nie żyjesz? W sumie jedno i drugie jest możliwe. Dobra, może wiecie, zaliczył zgona, ale nie w dosłownym znaczeniu. Proszę się odsunąć. Moment, z kim miałem tu... Arno, weź zejdź, proszę cię. Zachowuj się jak człowiek. Oh yes, the man with the gold tooth. A few days ago he came by, bought shoes and sundries. His next stop was a butcher's shop that he'd never visited before. Asked me where it was. He left his list behind. O, ta lista może się przydać akurat. Zobaczmy, tylko coś mi interakcja się gliczuje. Halo, mogę to podnieść? Dobra. Lista zakupów. Skórzane buty, sukno, szczotka. Skład wielobranżowy przy Rudels Lombard 12. Następna pozycja to rzeźnik, ale adres został przekreślony. Inną ręką dopisano wędliny, sklep rzeźnicki przy Kaj de Messi Guerrier 31. No dobrze. Gdzie teraz w zasadzie dalej? Czy ja tam wszystkie tropy zbadałem, bo nie zwróciłem uwagi? Poczekajcie, wróćmy się. Okej, tropy 2 na 2. Dobra, także wszystko jest. Jeszcze udajmy się tutaj w to miejsce. Ej kurde, ale naprawdę tak mi się przyjemnie robi te śledztwa. Uwielbiam bawić się w detektywa w grach, zawsze. Daje mi to zawsze jakąś taką satysfakcję. W ogóle ja powiem wam, że kiedyś chciałem studiować tą kryminalistykę. I właśnie pójść na takiego, wiecie, detektywa. Ale plany się zmieniły. Nie, ja za dużo rzeczy chcę w życiu, to się nie da tego wszystkiego pogodzić. To jest niemożliwe. Muszę coś wybrać. Dobra, i z kim ja tu mogę porozmawiać? Sklep rzeźnika 0 na 5 tropów, no to trochę ich tu jest. A ten obszar też jest dosyć no rozległy. Tutaj widzę jakieś... Aha, czyli wszystkie tropy mamy tutaj, dobra, zobaczmy. W środku jest para damskich butów ze skóry, zwój materiału oraz inne drobne przedmioty, okej. Okay. I to są pewnie... no w tej torbie zakupy pewnie trzymał, tak? Dobra, co my tu mamy? Pełne na wpół zmielonych organów, prawdopodobnie pochodzenia zwierzęcego. Prawdopodobnie, właśnie to jest słowo klucz. Prawdopodobnie. A ty? Scottish, maybe? Okej. Co my tu jeszcze mamy? Rzeźnickie tasaki i używane fartuchy. No, rzeźnika to zawsze takie, wiecie. Tu jeszcze nie te czasy, że można sobie zbadać, czy to jest krew świni, czy człowieka. Okej, podobna do torby znalezionej nad rzeką. Zawiera świńskie kości. Okej, ale nie odwiedziłem chyba jeszcze miejsc wszystkich, prawda? No właśnie, jeszcze jedno miejsce nam zostało. Dobra, tych szybko ubijemy. No dobrze, no jeszcze nikogo nie oskarżajmy, ale gościu powiedział, że tutaj został ogłuszony przez tego kupca, tak? No dobra, ciekawe. Dobrze, zobaczmy jeszcze tak. Tu byłem, tu mnie nie było. Dom Jamie'ego. Dobra, oznaczmy to sobie i ruszajmy.
Okej, proszę odsunąć te dupska swoje, ludzie. Dobra, dzięki. I ruszajmy przed siebie. Aha, tu jakieś zadanie aplikacji towarzyszącej, to mnie nie interesuje. Nie, bo to w sumie te niebieskie misje akurat są najmniej interesujące, z racji tego, że to jest taka, wiecie, coś z kategorii misja, jak była w Assassin's Creed 2 na przykład, że podchodziliśmy do gołębnika i braliśmy po prostu zlecenie zabójstwa i tyle. To akurat te misje są najmniej ciekawe i na nich chciałbym się najmniej skupiać. Bardziej mi zależy na tych szarych misjach. One są o wiele bardziej interesujące. Dobrze, i tu mamy wejście na górę. Właśnie, gdzie to jest konkretnie ten dom Jamie'ego? Znowu będę musiał się wspinać. Bo rozumiem, że... Nie wiem, to jest parter? Czy nie parter? Nie, bo tu nie wkraczamy na miejsce śledztwa. Ja muszę być wyżej. No dobrze, to wespnijmy się. Tylko pytanie, czy gdzieś jest okno otwarte? Tu widzę, mamy. Ci ludzie to chyba specjalnie dla Arno to okno otwierają. Dalej to chyba nie jest to miejsce. Jeszcze wyżej muszę być. Kurde, gościu, gdzieś ty, na którym ty piętrze mieszkałeś? Dobra, czyżby tutaj? Tak jest, okej. No i tu mamy dwa tropy. Tu już widzę jeden. Zobaczmy, listy od Belli. Kilka listów miłosnych od Belli do Jamie'ego. Tak bardzo cię kocham, ale jestem zrozpaczona. Ojciec nie chce się zgodzić na nasz związek. A, no to wszystko już chyba jasne, co? To już chyba wszystko jasne w takim razie. Zostaw moją córkę w spokoju, twoje zaloty nie są mile widziane, Bella zasługuje na lepszą partię, na pewno nie poślubię jakiegoś żałosnego Szkota, zabraniam ci się z nią widywać. No dobra, wszystko już klarowne. Dobrze, to w takim razie... teraz poczekajcie, a może przejrzymy jeszcze to na spokojnie. List od Jamie'ego, dobra, James MacArthur, dobra. Tego będzie trzeba oskarżyć całe te. No dobrze. No, to ewidentnie ten gościu. Miał prosić ojca Belli o jej rękę, tak. I jak on to odrzucał, to akurat nagle teraz zaginął. Dobra, nie, to jest ewidentnie ten Jamie, tylko... czekajcie, gdzie on był teraz? Muszę sobie przypomnieć. On był w tym sklepie, prawda? Tylko gdzie był ten sklep teraz? Wait a minute. Gdzie to było, Beskitu? To jest tutaj, nie? Tutaj chyba. Tylko, że nie mogę zbytnio... A nie, bo tam nie ma gościa do oskarżenia. Poczekajcie. No tu mamy dom Belli, to nie. Tu jest rzeźnik. To jest tawerna. Na brzeże. Ale to tego gościa tam nie ma, czy co? Czekajcie, bo... Czegoś tu nie kumkam do końca. No ja chcę oskarżyć tego Jamesa, ale gdzie on jest? No to jest ten kupiec, tak? Więc teoretycznie oznaczyłem sobie chyba dobre miejsce. Nie wiem, czemu nie ma tam opcji oskarżenia. Dobra, przejdziemy się tam i zaraz zobaczymy jeszcze, jak to wygląda. Może po prostu się nie pojawiła opcja na mapie, no bo Unity jest mimo wszystko troszeczkę pobugowane, więc... może być też taka możliwość, że przez błąd gry najzwyczajniej w świecie nie pojawia się ta pomarańczowa ikonka oskarżenia. W sumie nie zdziwiłbym się. Dobra, Ubisoft, co mnie to interesuje, że Uno jest do zaktualizowania? Już drugi raz mi to wyskakuje. Rozumiem. Jednorazowo, jak mi się powie, serio. No i zobaczmy, a może on teraz poszedł z tego sklepu w cholerę, wiecie o co chodzi, może go tu w ogóle nie być. Może być coś na rzeczy. Nie, po prostu się nie pojawiła ikonka. A nie, bo to jest Martin Laval, no właśnie, ale to bym oskarżył swojego gościa. Moment. Ej, to gdzie jest ten James? Mi się coś pomyliło ewidentnie. Nie wiem, jakiś wskaźnik postępu? Nie, to czekajcie. Ja pierniczę, gdzie był ten James? No bez kitu, gdzie on był? Czekajcie, baza danych, akta spraw. Coś mi tu nie pasuje. No gdzie jest ten koleś? Będzie tu jakiś adres czy coś? No dobra, dobra, dobra. A barman to nie jest ten koleś przypadkiem? Jeszcze jeden człowiek z takim zębem, szczerze go nie cierpi. To nie jest to przypadkiem?
Czekajcie, zeznanie Jamie'ego, no właśnie. To gdzie? Aha, on jest w domu jeszcze z nią. Jaki bezczelny gnój, widzicie to? Kurde, ja myślałem, że on gdzie indziej jest, a nie w tym domu. Co za gnój? Dobra, zaraz cię wyjaśni. O, czekajcie. Jeszcze tylko tego gamonia powalę na szybko. Dobra. Ja pierdzielę, co za gnój. No zabił jej ojca i jeszcze teraz bezczelnie stoi w tym domu i no siema, to ja jestem tutaj i chcę wziąć ślub z tobą. Ja pierdzielę. Ludzie dla miłości naprawdę, znaczy miłości. Ciężko to miłością określić, ale dla... bardziej może pożądania, to jest lepsze określenie. Ludzie dla pożądania naprawdę są w stanie zrobić wiele rzeczy. Wiele złych przede wszystkim rzeczy. Tylko teraz tak, wiecie co, jeszcze jedna rzecz. Przeglądnijmy sobie te akta sprawy. Bo ja chcę zobaczyć to zeznanie rzeźnika jeszcze raz. Chodzi mi o wygląd tego gościa. Poczekajcie. Nie to. Człowiek ten ubrany był w płaszcz podróżny i trójgraniasty kapelusz. Mówił z akcentem możliwe, że szkockim. Dobra, powiedz coś jeszcze raz. Bella's father went out to make some purchases 3 days ago and never returned. The grandmother is always making lists of errands for him. No to jest on ewidentnie. Yes, I turned him into mincemeat and he deserved it, old miser. No zasłużył. Nie zesraj się tam. Nie robi się takich rzeczy. No cóż. I should have chopped you up into haggis as well. No, żebym ja ciebie nie posiekał. Chopped him up, eh? Nasty business. Well, pick a weapon. No i dobra, sprawca wykryty bez fałszywych oskarżeń. Także kolejne śledztwo zakończone sukcesem. Little Polere, jakieś tam François Le Papon, zaraz zobaczymy. A mogłem wejść do stosowania postaci szybciej, byłoby prościej. Ale dobra. Wyposażenie, broń. O kurde, ale która to jest? To jest to? To nie jest niestety to. To jest to? Też nie. Weź tego szukaj teraz. Może to jest, nie wiem, drzewcowa jakaś broń? A tak, to jest to. Ale wiecie co? Ja nie lubię osobiście takich broni do asasyna. No mimo wszystko asasyni działają skrycie i ta broń to jest bardziej taka ostateczność. Zdecydowanie wolę broń jednoręczną. Bardziej mi pasuje do asasyna niż jakieś takie długie, wielkie coś. Takie bronie to mi bardziej pasują. Wiecie do czego? Do Dark Souls na przykład. Tam to jak najbardziej spoko taka broń, ale no nie w takiej grze. Dobrze, tu widzę mamy jeszcze jakąś misję, to możemy sobie ją wykonać. Niech się tylko teleportnie nasz Arno. Dobra. Okej, spadamy na dół. Co? I co ty się już frujesz, gamoniu? A czekajcie, tu może będzie skrzynia na ten, na drugi level. Niestety jest na trzeci. No dobra. To w takim razie w dalszym ciągu niestety jej nie otworzę. Ale tu mamy jeszcze, o właśnie, jeszcze jedną skrzyneczkę weźmy sobie, czemu by nie. Kasa naprawdę w tej części jest mega przydatna. Muszę przyznać, że jestem zdziwiony w sumie jak bardzo jest przydatna. Czym ty dłużej rzucił? Aha, bo on świniaka przywiózł, dobra. Tak mi się wydawało właśnie, że on jakimiś flakami rzuca czy coś. A dobra, od której strony ja mogę tu teraz podejść? Proszę przesunąć się tutaj, dobra. Okej, wysocy dziwni nieznajomi. Pozwólby psychiczne moce Mademoiselle Lenormand doprowadziły cię do jej prześladowców. Okej. I read the tarot for powerful friends. And now some believe I influence those friends. And they wish me harm. I have seen my enemies in a dream. Come with me and I will sense their presence. No dobrze, jak sobie pani życzy w takim razie. Nic za Lenormand, nie będę czytał po François, nie będę. Będę czytał w sposób drewniany, ale nie będę udawał na pewno, że umiem francuski. Zdecydowanie nie. No dobrze, zadanie do jakiejś biednej, dziwnej wróżki, spoko. In my dream, one of the murderers was from the country. Yes, a farmer of sorts. Oh, he is dangerous.
feel an evil presence. Yes, he is somewhere nearby. I am sure of it. That's him. Ale który? Zabij rolnika. No ja nie wiem, czy to by jest uczciwe go zabijać, ale okej. No dobrze. A, dalej jeszcze muszę za nią iść, okej. Tylko poczekajcie, wybiję jeszcze tych gości, bo będą mnie tu prześladować. Ktoś jeszcze chętny na bitkę? Nie, widzę, że nie, okej. Dobra, czy ty poszłaś gdzieś dalej? Ja bym jej do końca nie wierzył, ale dobra. Niech jej będzie. Szkoda tylko, wiecie co, że Arno w tych pobocznych misjach w ogóle się nie odzywa. Tego mi brakuje trochę. No, pada w tym momencie. A co ja chciałem powiedzieć, że... Aha, że brakuje mi właśnie takich odzywek Arno w tych pobocznych misjach. Bo on ma naprawdę świetny charakter i bardzo go lubię. I szkoda, że właśnie nie odzywa się więcej. Kobieto, czy ty się zdecydujesz w końcu, czy nie? Dobra, nie wiem, chodźmy za nią. Mam nadzieję, że jakoś dziwnie nie spłoszyłem, czy coś. Który? Zabij żołnierza. No dobra. I znając takie gry, to pewnie będzie do 3 razy sztuka, więc obstawiam, że pewnie jeszcze jeden cel będzie trzeba zabić. No, dokładnie. Klasyczek. Ale fatality podwójne poszło w sumie trochę misklikiem. Dobra, czekajcie, wróćmy się do tej Lando. Jak ona miała? Lenormand. Ta, wysłany w zaświaty. Dobra, kontynuujmy naszą drogę. Zabij adwokata, okej. No dobrze, to wejdźmy tutaj. Dzień dobry. No i co, czyżby to tyle? Dalej muszę jeszcze za nią iść, okej, ja to jestem zaskoczony. Myślałem, że po 3 razach się skończy. No i co, jeszcze coś? No bez kitu, jeszcze jeden cel. Jestem ciekaw, jaki ona ma w tym interes, że my ich faktycznie zabijamy. No bo wiadomo, że to jakieś tam wróżenie pierdołowate to jest taki jeden wielki skam, ale... No dobra, to pokaż tego bandytę w takim razie. Nerwuje mnie też to trochę, że Arno nie dostosowuje się tempem chodzenia do NPC-a. Nie rozumiem, czemu twórcy zrezygnowali z tej mechaniki, bo na przykład ona była w Revelations, że Ezio podążał faktycznie za gościem, z którym mieliśmy iść. Tak wiecie, z automatu. I to było naprawdę bardzo imersyjne. A w kolejnych częściach z tego zrezygnowano, nie rozumiem dlaczego. I to znowu jest takie drętwowate. Dzień dobry. Dobra, mam nadzieję, że zabiłem dobrych ludzi, znaczy inaczej, że zabiłem złych ludzi właściwie powinienem powiedzieć. Dobra, pogadajmy. Down a difficult path. Oh, I wish you success. No, dzięki wielkie stara. No dobrze, także mamy pieniądze, jakieś tam postępy, dobra, tyle. No dobrze, moi drodzy, to co? Myślę, że powoli możemy ten odcinek sobie kończyć. W następnym oczywiście udamy się na misję fabularną, chociaż widzę, że ta misja będzie polegać... albo i nie, będzie to normalnie wspomnienie kolejne. Myślałem, że kolejny raport złożymy Radzie. Ale widzę, że nie, będzie to normalna misja, okej. No dobrze, moi drodzy, powoli docieramy do połowy gry, bo przypomnę, że Unity posiada 12 sekwencji fabularnych, no i sekwencję 13 w ramach DLC Martwi Królowie. No dobra, to tu będziemy sobie kończyć. Co wy tak uciekacie? Tu się nic nie dzieje. Nie wiem. Dobra, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i zobaczymy się jutro w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Unity. Na razie.